Dobry wieczór Państwu. Telewizja Internetowa Niezależny Lublin. W programie Tydzień z Głowy witam Państwa Ryszard Chłobowicz, pani doktor Ewa Kurek. Dzień dobry Państwu, witam. Proszę Państwa, no, w tym minionym tygodniu wydaje mi się, że chyba najważniejszym wydarzeniem był wybór, było zatwierdzenie nominacji Joe Bidena na prezydenta, 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wiceprezydentem została pani Kamala Harris. Taka ciekawa dosyć osoba, tutaj jest straszna mieszanka genetyczna. Z pochodzenia jej ojciec był Jamajczykiem, chrześcijaninem zresztą. Matka hinduską. No i z tego związku w Stanach Zjednoczonych oczywiście narodziła się w tej chwili 50-paroletnia Kamala. No i jeszcze ma męża, no ale to o tym mężu nie mówmy. Wydaje się, że dosyć późno wyszła za mąż, za tego męża, bo w wieku 40 paru lat. Ale to nie ma znaczenia, panie redaktorze, w polityce, kiedy ona wyszła za mąż. No to, że była panną na przykład, nie wiem, czy tak było, ale tak mi się wydaje, do 40 powiedzmy roku życia, to ma jakieś znaczenie. Dla mnie nie. Co to za różnica? Ważne, no jakie ma poglądy, jak chce rządzić. To prawda, to no. prawda. No i nie my na szczęście się będziemy z tym męczyć, tylko Amerykanie. No Amerykanie... Tak sobie wybrali. Tak sobie wybrali i tak mają trudno. Ja uważam, że te wybory jednak były sfałszowane, no ale tego się nie cofnie. Pani doktor, bo nam wyłączał kanał. Nie ma dowodów na to, że były sfałszowane. Nie ma. Sąd 30 razy odrzucił wnioski Dobrze, Trumpa. Ale ja uważam, mogę uważać, tak? I póki co poprawność polityczna ani w tym studiu, ani w Polsce nie obowiązuje. Nie, ale w YouTubie obowiązuje. YouTube, no to YouTube... Trumpa dlatego wyłączył, bo Trump twierdził, że wybory były sfałszowane. Ale ja nie jestem Trump, no mam nadzieję, że nie słuchają tak bardzo, co ja tu w Lublinie sądzę na temat amerykańskich wyborów. No ale jak wyłączą, no to okaże się, że to studio jest tyle warte, co po prostu Biały Dom. No, tak. Także nie miejmy kompleksów, no. panie redaktorze. No w każdym razie myślę, że świat się nie zawali tak bardzo, jeśli przez 4 lata znowu będą demokraci. Słuchałam tej wypowiedzi Bidena po przysiędze. No na plus trzeba powiedzieć, że ten człowiek jest katolikiem, co w Ameryce nie jest takie częste, że w tej swojej wypowiedzi, no tu mnie ujął Biden, bo powołał się na świętego Augustyna, a święty Augustyn... Taki troszkę pani konik. Mój konik i to rzeczywiście jest filozof, który... ustawił, że tak powiem, naszą cywilizację zachodnioeuropejską pod kątem właśnie rządzenia. W swoim dziele Państwo Boże napisał bardzo wyraźnie, na przykład, że sprawiedliwe są tylko wojny obronne. I abstrahując od Ameryki, to my Polacy możemy powiedzieć, że przez 1000 lat prowadziliśmy wojny obronne. I strukturę władzy. Augustyn powiedział, że bierze się jeśli król, no wtedy, czy ktokolwiek bierze władzę, to nie jest splendor, tylko to jest wielka odpowiedzialność. Więc jest taki powiedzmy sobie dla mnie, taki mały strumyczek nadziei, że ten człowiek nie pójdzie za daleko w tym budowaniu komunistycznych Stanów Zjednoczonych. No, trudno powiedzieć. Zobaczymy. No, opinie są takie, że tu, jeśli chodzi o demokratów i o władzę, to bardziej niebezpieczna w takim bolszewizmie wprowadzanym w Stanach Zjednoczonych jest ta właśnie Kamala Harris, że ona jest absolutną po prostu lewaczką.
jak będzie, trudno powiedzieć, chociaż dziwię się, że rządzi dopiero Biden jeden dzień i cofa decyzje, sensowne decyzje Trumpa, na przykład o kontroli migracji. Znosi tę kontrolę i teraz do Ameryki będzie można się przedostawać od południa, od północy, to nie wyobrażam sobie tego. Cofnął decyzję o niefinansowaniu Światowej Organizacji Zdrowia w WHO. No wiadomo powszechnie, że ta organizacja rzeczywiście zawaliła, jeśli chodzi o pandemię, bo nie robiła nic, że bierze tylko pieniądze, że jest to organizacja, która wymknęła się z rąk, powiedziałabym, naszej cywilizacji i rządzą nią ludzie, no, w większości Azjaci. No i wykonanie tego wszystkiego, no i cały szereg... Ale pani doktor, bo jeszcze nam rasistowskie poglądy zarzuca. No, powtarzam, ja... I proszę państwa, trzymajmy się tego, bo to, co ja sama widziałam, ta, mówiąc ordynarnie, bolszewizacja Ameryki, czyli takie wprowadzenie komunizmu, zaczęło się jakieś kilkanaście lat temu od poprawności politycznej. Że też w gronie znajomych, tam rodziny, ja oczywiście mówię bez cenzury, i moja siostrzenica zaczęła się śmiać, mówi, ciocio, to nie jest poprawne politycznie. Mówię, puknij się i bąka w głowę. Ja mieszkam w Polsce, poprawność polityczna to nie moja bajka i nigdy w życiu poprawna polityczna nie będę. Czyli to się zaczęło już od wielu, wielu lat, ta poprawność polityczna, a to jest poprawne. Teraz ta, proszę państwa, to słyszeliście chyba, że i uchwałą kongresu w Ameryce nie będzie się mówić ojciec, matka, tylko rodzic pierwszy, rodzic drugi. No, proszę państwa, już nie mamy wpływu na Amerykę. My musimy dbać, żeby nigdy nikt nie zaszczepił nam w mózgach poprawności politycznej i tej rewolucji po prostu lewackiej i tyle. A co będzie w Ameryce? No ja tak patrzę, jeśli chodzi o Polskę, dość spokojnie, no przynajmniej te pierwsze sygnały są takie, że Ameryka utrzymuje sankcje dla firm, które budują ten Nord Stream 2, czyli z tego się nie wycofuje. Dla nas ważne jest, żeby NATO, wojska amerykańskie stały w Polsce, żeby szła rozbudowa Międzymorza, i sprawy, powiedziałabym, takie ekonomiczne i polityczne. No niebezpieczne jest, bo słyszałam wypowiedź Merkel rozradowaną, że wreszcie mają przyjazne władze w Ameryce. To jest niebezpieczeństwo, dlatego że jednak Trump szedł za taką tezą Winstona Churchilla sprzed 100 lat, że po prostu Niemców i Trump bardzo ostro, pamiętacie państwo, jak nie podał Merkel ręki, jak tam się te jego wypowiedzi, bo Churchill 100 lat temu powiedział święte słowa, że Niemców ma się albo pod butem, albo na gardle. I mam nadzieję, że Biden, przynajmniej jeśli chodzi o politykę europejską, Trump świetnie się zachowywał, miał Niemców pod butem. I mam nadzieję, że Biden Niemców spod buta nie wypuści, bo dzięki temu, że pod butem amerykańskim są Niemcy od 1945 roku, mamy w Europie, nie mamy wojny, nikt nie strzela. Wprawdzie Niemcy próbują odbudowywać to szalone, święte cesarstwo niemieckie, święte cesarstwo rzymskie narodu niemieckiego w wersji eurokołchozu pod egidą Niemiec. No i tu jest znak zapytania. Czy rzeczywiście nadzieje Merkel na to, że Ameryka będzie spokojnie patrzeć, co oni wyrabiają? Oby te nadzieje Merkel się nie spełniły. No a tak, no to trzeba powiedzieć, że rzeczywiście
Ameryka dość tak, te struktury ma takie dość stabilne i czy demokraci, czy republikanie pewnych rzeczy jednak się trzymają. No taka jest nadzieja. Życzę Amerykanom i Bidenowi, żeby jakoś nie zniszczył tej Ameryki przez te 4 najbliższe lata, no ale tyle tylko możemy powiedzieć. Dziękuję bardzo pani za komentarz i państwu serdecznie dziękuję za uwagę. Na zakończenie moja tradycyjna prośba. Bardzo proszę o wsparcie naszego kanału internetowego Niezależny Lublin, bo tylko dzięki państwa dotacjom utrzymujemy się i możemy dla państwa realizować te programy. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnych programach telewizji internetowej Niezależny Lublin. Dziękuję bardzo, do widzenia.